Święto świętego Mateusza, apostoła i ewangelisty. Pierwsze czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Efezjan, zawiera takie jedno zdanie. Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Usiłujcie, starajcie się, spieszcie się, róbcie wszystko, czy z gorliwością, żeby strzec, można powiedzieć, jedność ducha. Jedność ducha może oznaczać jedność, którą daje Duch Święty, ale też jedność w rozumieniu taką, że jesteśmy jednomyślni. Nawiązanie do tego, co było na początku dziejów apostolskich, że wszyscy byli jednego serca, jednego ducha. Trzeba się starać o jedność. W świecie, kiedy mamy rozłamy, kiedy też w Kościele mamy takie czy inne stronnictwo, widać, jak zachęca nas apostoł do tego, żebyśmy starali się, żebyśmy walczyli, żebyśmy dążyli do tego, żeby jednak ta jedność była. Często dążymy do tego, żeby powiedzieć swoje zdanie, żeby powiedzieć swoją opinię, żeby po prostu wyrazić siebie, jak my bardzo chcemy. Natomiast to jest zachęta do tego, żebyśmy strzegli jedności ducha. I święty Paweł mówi, dzięki więzi, jaką jest pokój, przez więź, jaką jest pokój. Czyli można powiedzieć, że to, co powoduje jedność, co nas łączy, co nas wiąże, to jest pokój. I z jednej strony to jest dar Chrystusa, pokój mój daje wam, czyli mówimy, okej, chodzi o pewien dar Pana Boga, chodzi o pewną łaskę, nie da się do wszystkiego wypracować. Ale z drugiej strony jest w tym jakieś takie ludzkie, można powiedzieć, zachowanie pokoju. To znaczy, jeśli ja chcę, żeby byłaby jedność między ludźmi, to nie robię zamieszania. Jak chcę, żeby byłaby jedność między ludźmi, to nie wszczynam kłótni i wojen. Staram się być człowiekiem pokoju. Nieraz można spotkać w życiu takich ludzi, którzy naprawdę wejdą, powiedzą parę słów, uśmiechną się, wprowadzają pokój. I ten pokój jest w jakimś sensie gwarancją czy źródłem jedności. Zwróćmy uwagę na to, czy czasem nie robimy zamieszania, czy nie jesteśmy tymi, którzy się ciągle burzą, czy kogoś burzą, czy tak naprawdę jesteśmy tymi, którzy są apostołami pokoju. Nie ma jedności tam, gdzie nie ma pokoju. Psalmista 19 mówi o tym, że po całej ziemi głos się rozchodzi. Ten psalm zazwyczaj jest odmawiany wtedy, kiedy jest święto jakiegoś apostoła. Paradoksalnie dziwnie, bo apostołowie są tymi, którzy głoszą Ewangelię po całym świecie, a ten psalm mówi, że to niebiosa głoszą chwałę Boga, że dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon. Tak jakby chciał trochę przypomnieć psalmista, że był taki czas na świecie, przecież miliardy lat, kiedy nie było ludzi. Był taki czas, kiedy nie było miliony lat życia Homo sapiens, kiedy nie było apostołów. I ten świat też mówił o Panu Bogu. On też głosił Pana Boga. Głosił przez, można powiedzieć, przez to, że był przez Boga stworzony. I kiedy jest mowa o tych niebiosach, to ciągle sobie myślę, dlaczego ja tak mało znam niebo? Dlaczego tak mało znam gwiazdozbiór? No cóż ja wiem, umiem rozpoznać duży wóz, mały wóz, gwiazdę polarną, jak to jeszcze się w czasach komunizmu mówiło, jeszcze radiowóz, ale tak naprawdę, no cóż człowiek dużo wie, są ludzie, którzy są specjalistami, ale może dobrze byłoby trochę poznać, takie zrobić sobie zadanie, żeby chociaż w którąś noc gwieździstą popatrzeć na jakiś atlas nieba, czy poczytać coś na temat jednej czy drugiej gwiazdy, czy po prostu planety, żeby umieć trochę się znać na tym, co stworzył Pan Bóg, bo to jest absolutnie niewiarygodne. Naprawdę, jak człowiek ma trochę chwilę czasu i popatrzy na niebo gwiaździste, zacznie na te myśli, to jest naprawdę absolutnie niewiarygodne, jaki piękny stworzył Pan Bóg świat. Ewangelia Mateusza opowiada o tym, jak Mateusz spotkał Jezusa. Jezus mówi do niego, pójdź za mną. No i zaczyna przebywać z celnikami, grzesznikami. Fajne jest to, że jak Jezus powołał Mateusza, to nie powiedział mu, no musisz zostawić przyjaciół celników, musisz zostawić przyjaciół grzeszników, bo teraz już idziesz za mną, to już nie możesz przebywać z tymi, którzy są nieświęci. Nie, Jezus tłumaczy. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Tak jak lekarze nie potrzebują zdrowi, tylko chorzy, tak ja przychodzę do ludzi chorych. I to jest dla nas bardzo duży taki wyrzut sumienia. Czy my naprawdę myślimy kategoriami, że jesteśmy posłani do ludzi chorych? To znaczy do ludzi grzesznych.
Czy to nie jest tak, że my myślimy kategoriami, że grzesznych ludzi to trzeba wywalić z kościoła, to trzeba im dać ban, trzeba je ekskomunikować? Czy nie ma czegoś takiego, czy nie powinno być w nas coś takiego, że okej, jesteś grzeszny, im bardziej jesteś grzeszny, tym bardziej Kościół się spieszy do ciebie, im bardziej jesteś grzeszny, to jako chrześcijanin chcę być przy tobie, żeby ci pomóc. Byłoby pięknie, abyśmy wrócili do tej Ewangelii Mateusza, do tych słów Jezusa, że nam bardzo zależy na tym, żeby być blisko grzesznika. To jest nasze największe zadanie. Nie głównie być przy ubogich, czy przy bezrobotnych, czy przy ludziach chorych, ale być przy najbardziej grzeszących. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.